Program pierwszy Polskiego Radia jest 12.42. Pohejnale. Europa Środka. Antoni Trzmiel, witam Państwa. Dziś w naszym magazynie orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Polska i Węgry drugi raz wygrywają z Komisją Europejską. Trybunał podtrzymał orzeczenia Sądu Unii Europejskiej z 2019 roku w obu przypadkach i w całości oddalił skargi Komisji Europejskiej. Za 6 dni polska reprezentacja w piłce nożnej zagra z Węgrami. Attól tartok, hogy Lewandowski ismét gólt szerez. Czyli obawiam się, że Lewandowski znów strzeli nam gola. Mimo to porozmawiamy o dniu przyjaźni polsko-węgierskiej. Obchody z uwagi na epidemię koronawirusa odbędą się tylko w internecie. Zatem zapraszam. A zaczynamy od orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Polska wygrała z Komisją Europejską w sprawie podatku handlowego. Chodzi o daninę nałożoną na sprzedawców detalicznych pobieraną od przychodów. W tym samym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości uznał też, że węgierski podatek od reklam również nie narusza unijnego prawa. O szczegółach Beata Płomecka. To, co stało się w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości, to dotkliwa porażka Komisji Europejskiej, która zwalczała progresywne podatki, uznając, że to niedozwolona pomoc państwa. A sędziowie Trybunału Sprawiedliwości uznali, że zarówno polski podatek handlowy, jak i węgierski podatek od reklam nie naruszały unijnego prawa. Trybunał podtrzymał orzeczenia Sądu Unii Europejskiej z 2019 roku w obu przypadkach i w całości oddalił skargi Komisji Europejskiej, bez żadnych wątpliwości, stwierdzając, że komisja popełniła błąd w ocenie, kwalifikując progresywne podatki jako niedozwoloną pomoc państwa. Trybunał stwierdził, że kraje członkowskie mają swobodę, jeśli chodzi o kształtowanie systemu podatkowego, w tym przyjmowanie uregulowań opartych o skalę progresywną podatku. Komisja Europejska nie wykazała, że chodzi o nadanie korzyści niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, ogłosił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podkreślił, że systemowe ustanowienie takiej progresywności dla całego sektora, w tym przypadku dla handlu detalicznego, leży w kompetencjach władz krajowych. Sprawa polskiego podatku handlowego rozpoczęła się w 2016 roku. Sprawa węgierskiego podatku od reklam wcześniej, bo w 2014 roku. Wtedy komisja uznała, że jest on tak skonstruowany, by uderzyć w kanał telewizji RTL Klub, niezależny od rządu Viktora Orbana. Rok później komisja nakazała Węgrom wycofanie się z podatku. Rząd w Budapeszcie wprowadził zmiany, ale i one zostały uznane za sprzeczne z unijnym prawem i wtedy Viktor Orbán złożył skargę do Sądu Unii Europejskiej. A ten w 2019 roku przyznał mu rację. Teraz w Trybunale Sprawiedliwości Viktor Orbán ostatecznie wygrał. To otwiera drogę Węgrom do prawnie bezpiecznego dla rządu przywrócenia podatku od reklam. Pohejnale. Europa Środka. Ruszają eliminacje Mistrzostw Świata 2022 w piłce nożnej i właśnie pojedynek z Węgrami będzie pierwszym meczem reprezentacji polskiej pod wodzą Paula Solsy. To spotkanie już za 6 dni w Budapeszcie, a więcej o tym meczu Filip Jastrzębski. Czyli stadion imienia Ferenca Puszkasza. Jedna ze stacji drugiej linii metra w Budapeszcie. Niedaleko znajduje się piękny nowy stadion, na którym już za 6 dni zagramy z Węgrami. Prawie 100 lat temu właśnie w stolicy Węgier reprezentacja Polski rozegrała pierwszy mecz międzypaństwowy. Dlaczego właśnie w Budapeszcie? Mamy podobne losy. To są narody, które przyjaźnią się od zawsze, można powiedzieć. No i przeszło to na sport. Odpowiada były sędzia i prezes PZPN-u, a także znawca węgierskiego futbolu Michał Listkiewicz. Po odzyskaniu niepodległości skorzystaliśmy z zaproszenia narodu, który był nam zawsze najbliższy, no a jednocześnie to był wzór niedościgły w tamtych czasach, jeśli chodzi o poziom sportowy. Futbol polski rodził się w Galicji i siłą rzeczy ci działacze się spotykali, piłkarze, nawet w nieoficjalnych meczach. Także oni to byli przyjaciele, oni się dobrze znali i to był naturalny wybór i innego być nie mogło na ten pierwszy mecz. Węgrzy wygrali wtedy 1-0, a później jeszcze przez długie lata byli światową potęgą. Trzykrotnie zdobyli Mistrzostwo Olimpijskie, a dwa razy zagrali w wielkim finale Mistrzostw Świata. Puszkasz na gol! Puszkasz, cięci na lód! Gol! W
Ferenc Puszkasz to jedna z największych postaci w historii piłki nożnej. Jednak Węgrzy o dawnej świetności mogą już tylko pomarzyć. Obecnie to zespół, dla którego sukcesem jest awans na wielką imprezę, tak jak w 2016 roku na Mistrzostwach Europy. Dla reprezentacji Polski to już obowiązek. Dlatego nikomu nie trzeba przypominać, jak ważny będzie czwartkowy mecz w Budapeszcie. To pierwsze spotkanie eliminacji, a zwycięzca będzie miał znacznie większą szansę na zajęcie drugiego miejsca lub walkę o pierwsze z Anglią. Ponadto będzie to debiut nowego selekcjonera naszej kadry, Portugalczyka Paulo Souzy. Stawka jest zatem olbrzymia, nie ma miejsca na błędy. Reprezentacja Polski zagra w Budapeszcie tylko o zwycięstwo. Mamy lepsze piłkarsko i bardziej doświadczony zespół, a przede wszystkim najlepszego piłkarza na świecie. Węgrzy mieli kiedyś Ferenca Puszkasza, my mamy teraz Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji z pewnością zostanie przyjęty w Budapeszcie z wielką euforią, na przykład słowami Jory Geld, czyli dzień dobry, a zatem jeszcze kilka przydatnych zwrotów. Kosonom sepen. Dziękuję bardzo. Wiston latasra. Do widzenia. Hogi wagi. Jak się masz? Attól tartok, hogy Lewandowski ismét gólt szerez. Czyli obawiam się, że Lewandowski znów strzeli nam gola. A gościem Polskiego Radio jest Gaspar Keresztesz, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia profesora Wacława Felczaka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To jak jest po węgiersku? Węgrzy nic się nie stało, trawestując słynne powiedzenie polskich kibiców? No niestety takiej fajnego powiedzenia, tak rimującego nie ma. Major ok nem történt semmi, tak by to mniej więcej brzmiało. Co Węgrzy spodziewają się, że jednak tym razem to weźmiemy rewanż za ten pierwszy mecz sprzed ponad wieku i to my wygramy. Umawialiśmy się na rozmowę o dniu przypadającym teraz właśnie przyjaźni polsko-węgierskiej. Na tyle, że jak słyszymy taką zbitkę o przyjaźni między narodami, to na ogół mamy reminiscencję z minionego systemu. I to brzmi już trochę myszką. No tak, ale ja tutaj akurat chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta historia z dniem przyjaźni polsko-węgierskiej wywodziła z zupełnie innych powodów, bo to w 2006 i to była inicjatywa tak naprawdę obywatelska, żeby postawić pierwszy pomnik na świecie przyjaźni polsko-węgierskiej i od tego czasu wtedy to ówczesni prezydenci, czyli świętej pamięci Lech Kaczyński i László Sólyom odsłonili ten pomnik i od tego czasu mamy to święto, a więc to myślę, że raczej nie jest taka reminiscencja z socjalizmu, tylko po prostu wyraz tej szerzej przyjaźni tak naprawdę oddolnej, bo to cywile to wymyślili i potem tylko przejęli to rządy i parlamenty. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński tuż przed tragedią smoleńską jeszcze zdążył uczcić i Polaka, i Węgra, i Henryka Sławika, czyli tych, którzy mimo oficjalnego bycia po przeciwnych stronach barykady w 1939 roku jednak potrafili wspólnie ratować życie ludzkie. To ważne, ale dziś, w roku 2021, wedle Polaków badanych przez CBOS, to właśnie Węgrzy na równi z Amerykanami są najsympatyczniejszym narodem, zaraz po Czechach, Węgrach i po Włochach i Słowakach, więc widzimy tutaj tą Europę Środka właśnie, którą Polacy bardzo lubią. 60% Polaków ceni sobie bardzo Madziarów i Amerykanów, bo to wynik na równi. Z czego to właśnie Węgrzy zyskują 12 punktów procentowych w ciągu ostatniego roku? Z czego to wynika i na ile to jest wzajemne w Budapeszcie i na całych Węgrzech? No właśnie jak rozmawialiśmy o tym, to spróbowałem sprawdzić, czy na Węgrzech znajdę taką statystykę i wygląda na to, że oficjalnych statystyk nie ma pod takim względem nie mierzono, ale no nieoficjalnie myślę, że spokojnie mogę twierdzić, że gdyby to robili na Węgrzech, to Polacy byli na pewno w pierwszej trójce, mieliby swoje miejsce. Co do wzrostu tej sympatii,
to myślę, że jednak z obydwu krajów zauważyli, że to nie jest tylko tak jakaś tam, nie tylko dostaliśmy to od przeszłości, ale to też w przyszłości ma sens i, ma na, i można na to budować i myślę, że to zauważyli Polacy. A to, co dla mnie było jeszcze ciekawe, specjalnie sprawdziłem, czy według politycznych sympatii jest to jakoś podzielone i dobra wiadomość, że nie. Czyli to oznacza to, że niezależnie od tego, czy rządy się lubią, czy nie lubią, obywatele i tak trzymają się razem. Te rządy obecne i na Węgrzech, i w Polsce, i raczej się lubią i potrafią współpracować. Mm-hmm. Pokazuje to i mieć rację nawet wobec tak potężnych instytucji jak Komisja Europejska. Pokazuje to prawomocny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej we wspólnej właśnie sprawie polskiej i węgierskiej podatków sektorowych. Co to oznacza, jak to przekłada się na funkcjonowanie Viktora Orbana? Na Węgrzech to zwycięstwo na Trybunalu wszyscy ocenili jako zwycięstwo suwerenności krajów członkowskich, więc i też węgierska strona bardzo wysoko oceniła tą decyzję Trybunału i zarazem też zauważyli, że to też daje nam możliwość na to, żeby te gigantów technologicznych też jakoś opodatkować. Co podkreślał Gaspar Keresz też z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia profesora Wacława Felczaka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I tam kończymy nasze spotkanie w magazynie Pohejnale. Antoni Czmiel, dziękuję i do usłyszenia w radiowej jedynce za tydzień o tej samej porze. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Pohejnale. Europa Środka.